Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii genetycznej. W poprzednich odcinkach zajmowaliśmy się rodzajami pointa i poziomami bieli występującymi u kotów rasy ragdoll. Jeśli chcielibyście wrócić do tamtych zagadnień, link do playlisty znajdziecie w górze ekranu oraz pod filmem. Tym razem zajmiemy się pręgowaniem. Ponownie omówię najpierw, jak to wygląda od strony genetyki, a następnie przytoczę standardy dotyczące pręgowanych ragdoli we wszystkich organizacjach felinologicznych, a pomiędzy standardami ukryję ciekawostkę dla wytrwałych słuchaczy. Przechodząc do tematu filmu. Wszystkie koty, niezależnie od koloru, rodzaju pointa i ilości bieli, mogą być pręgowane lub nie. Pręgowanie może układać się w różne wzory, a główne typy pręgowania, jakie wyróżniamy u kotów domowych, to tygrysie, klasyczne, centkowane i ticket. Różnica między różnymi wariantami pręgowania jest dobrze widoczna u kotów w odmianie Solid Self. Dlatego u innych ras często w rodowodach znajdziemy dokładny opis pręgowania u danego kota. Natomiast w wypadku kotów w odmianach point, u których pigmentacja włosa na ciele jest dużo mniejsza, zwykle trudno jest ustalić konkretny rodzaj pręgowania. Stąd w rodowodach znajdziemy jedynie zapis dotyczący tego, czy pręgowanie występuje, czy nie. I dlatego również, jeżeli chodzi o geny, to w przypadku kotów rasy ragdoll interesuje nas przede wszystkim gen odpowiedzialny za to, czy jakiekolwiek pręgowanie na kocie będzie widoczne, czy nie. Ten gen to A. Duże A, czyli gen dominujący, sprawia, że na włosie pojawiają się zmiany w pigmentacji, odpowiedzialne za powstanie rysunku pręgowania na sierści kota. Gen recesywny, małe a, sprawia, że pigmentacja włosa jest normalna, a więc rysunek pręgowania na ciele kota nie pojawia się. Każdy kot ma dwa takie geny. Ale jako, że duże a jest dominujące, to wystarczy, by kot otrzymał tylko jeden taki gen od któregokolwiek z rodziców, by kot był pręgowany. By kot był bez prążków, potrzebne są dwa małe a. W praktyce oznacza to, że po kotach pręgowanych mogą urodzić się koty bez prążków, ale po kotach, które nie mają prążków, nigdy nie urodzi się kot pręgowany. Kwestie dziedziczenia właśnie na przykładzie kotów pręgowanych omówiłam już w filmie instruktażowym na temat krzyżówki genetycznej, do którego Was zapraszam, jeśli to zagadnienie Was interesuje. Link znajdziecie w górze ekranu i pod filmem. 100% pewności co do genotypu kota daje nam test genetyczny. Test na pręgowanie możemy wykonać w praktycznie każdym laboratorium. Wystarczy poprosić weterynarza o pobranie próbki krwi lub wysłać na właściwy adres próbkę śliny kota. Test, który nas tutaj interesuje, to test na obecność pręgowania, czyli agouti. I taki test kosztuje zwykle około $40. Wynik otrzymujemy zapisany jako duże A, duże A małe A lub dwa małe A. Dwa duże A oznaczają, że kot jest pręgowany. Duże A i małe A oznaczają, że kot jest pręgowany, ale mogą urodzić się po nim dzieci bez prążków. Dwa małe A oznaczają, że kot jest bez prążków. Fenotypowo, czyli jeżeli chodzi o wygląd kota, sprawa jest nieco trudniejsza, zwłaszcza w przypadku kotów o znaczeniu point. Jak już wyjaśniliśmy sobie wcześniej, rysunek pręgowania na sierści kota powstaje, ponieważ na włosie występują pewne różnice w jego pigmentacji na różnych wysokościach. A u kotów o znaczeniu point ta pigmentacja już jest zmieniona. U podstawy włosa pigmentu jest mniej lub nie ma go wcale w przypadku kotów dymnych i srebrnych. To czasem powoduje, że nawet u kotów bez prążków pojawiają się tak zwane duchy, czyli wzór przypominający pojedyncze niewyraźne prążki. Dzieje się tak zwłaszcza w miejscach, gdzie skóra kota jest pomarszczona, czyli na przykład nad oczami. Patrząc na kota, widoczne są dla nas różne partie włosa, co daje złudzenie pręgowania. A zatem stwierdzenie, czy kot jest pręgowany czy nie, tylko na podstawie obecności na sierści wzoru przypominającego prążki, może być mylące. Na szczęście jest kilka innych cech wyglądu charakterystycznych dla kotów pręgowanych. Kot pręgowany ma wyraźne, jasne okulary wokół oczu i jasną brodę. Na pyszczku, w miejscu, z którego wyrastają wąsy, znajdziemy wzór kropek. Wewnątrz uszu sierść jest biała, a z tyłu ucha znajduje się jasny obszar, przypominający odcisk kciuka. Jeśli zastanawiacie się, jak takie pręgowane koty wyglądają w rzeczywistości, w górze ekranu i pod filmem znajdziecie link do filmu, w którym zebrałam zdjęcia kotów rasy ragdoll ze wzorem pręgowania w różnych kolorach i umaszczeniach. Jeśli chodzi o nomenklaturę, ragdoll z pręgowaniem w niemal wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC nazywany jest ragdolem tabby. Tylko w standardzie CFA spotykamy się z określeniem lynx. Standardy dotyczące pręgowania u ragdoli bardzo się różnią, przede wszystkim jeśli chodzi o objętość i szczegółowość opisu. Zresztą sami się przekonajcie. W standardzie ACF przeczytamy, że we wszystkich odmianach pręgowanych ragdoli kolor ciała powinien być jasny i optymalnie bez cieniowania, a jeśli takowe jest obecne, może być w kolorze znaczeń point lub jaśniejsze. Maska powinna mieć wyraźne pręgowanie, zwłaszcza wokół oczu i nosa. Policzki powinny mieć pręgi, a na pyszczku powinien znajdować się wzór kropek. Na uszach zamiast prążków znajdować ma się tak zwany odcisk kciuka, jak u wszystkich kotów pręgowanych.
Ogon ma być w całości pręgowany, ale jego końcówka ma być w jednolitym kolorze. Na nogach znajdować się mają pręgi dowolnej wielkości, ale podeszwy tylnych łap mają być w jednolitym kolorze. Natomiast lusterko nosa może nie mieć jednolitego koloru. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor kota ma na ciele być jasny, wolny od jakichkolwiek znaczeń. Cieniowanie pod postacią duchów może pojawiać się u starszych kotów, ale jest niepożądane. Na masce mają znajdować się dobrze zdefiniowane pasy, zwłaszcza wokół oczu i nosa. Na czole powinno znajdować się wyraźne M, na policzkach prążki, a na pyszczku wzór kropek. Uszy mają mieć jednolity kolor, bez prążków, ale z tyłu ucha powinien znajdować się jaśniejszy obszar, przypominający odcisk kciuka, który może być mniej widoczny u kotów z rozjaśnionym kolorem. Koty szylkretowe mogą mieć różnokolorowe uszy bez odcisku kciuka. Powieki powinny być różowe lub z ciemną obwódką, odpowiednią dla koloru znaczeń point. Nogi mają mieć przerywane pasy różnej wielkości, ale podeszwy tylnych łap mają być w jednolitym kolorze. Znaczenia point powinny mieć jednolity odcień, choć w przypadku niektórych kolorów odcień może być jaśniejszy. Na ogonie powinny być widoczne obręcze różnej wielkości, ale wyraźnie zdefiniowane. Końcówka powinna być w jednolitym kolorze. Brak w pełni rozwiniętego koloru u kociąt nie powinien być karany. U kotów czekoladowych i kotów z rozjaśnionym kolorem znaczenia na łapach mogą nie być w pełni rozwinięte, jeśli kot ma mniej niż 18 miesięcy. Znaczenia mogą być też mniej widoczne w zależności od długości futra. W standardzie CFA lynx jest opisany osobno dla każdego koloru. Dla przykładu przytoczę opis pręgowania na kocie Seal Point. Ciało ma być w kolorze kremowym lub jasnopłowym, z jaśniejszym cieniowaniem na brzuchu i klatce piersiowej. Cieniowanie na ciele może pojawić się w formie duchów lub prążków. Na znaczeniach mają znajdować się pręgi w kolorze seal rozdzielone jaśniejszym kolorem. Uszy mają być w kolorze seal z jaśniejszym odciskiem kciuka. Lusterko nosa może być brązowe, ale preferowane jest różowe z brązową obwódką. Opuszki łap mają być w kolorze znaczeń point. Standard FIFE nie opisuje szczegółowo wyglądu pręgowanych ragdoli. Przeczytamy w nim zaledwie, że takie umaszczenie występuje. W standardzie GCCF przeczytamy, że na czole powinno znajdować się wyraźne M. Wokół oczu znajdować się mają jasne obwódki, a na pyszczku wzór kropek. Uszy mają być jednolite, bez prążków, ale z wyraźnym odciskiem kciuka, który jednak może być mniej widoczny u kotów z rozjaśnionym kolorem. Uszy mogą być też różnokolorowe u kotów szylkretowych. Na nogach powinny znajdować się dobrze zdefiniowane pasy i obręcze, przerywane i różnej wielkości. Podeszwy tylnych łap powinny być w jednolitym kolorze. Na ogonie powinno być wiele różnej wielkości obręczy, możliwie przerywanych. Ogon powinien być zakończony jednolitym kolorem. Nos powinien być różowawy z obłódką w kolorze podobnym do znaczeń point. Opuszki łap powinny być w tym samym kolorze co znaczenia point. U kociąt wzór na futrze może być mniej zdefiniowany. Pożądane są obręcze na ogonie, ale ogon z pełnym kolorem na wierzchu ogona, a pręgowany od spodu nie jest błędem. W standardzie NZCF przeczytamy, że należy wziąć pod uwagę, że to kolor bazowy na masce, uszach, nogach i ogonie pokazuje, w jakim kolorze jest kot oraz to, że u ragdoli kolor i znaczenia rozwijają się bardzo powoli. Wyraźne pręgowanie na ciele kotów w odmianie point jest uważane za błędne, ponieważ daje ono niepożądane wrażenie, że mamy do czynienia z kolorem bez pointa. Lusterko nosa, opuszki i powieki mogą mieć kolor inny niż odpowiedni dla znaczeń point, ale nie powinno to mieć wpływu na dobry wygląd kota. Biała końcówka ogona jest błędem. Maska często nie jest w pełni widoczna u kociąt i młodzieży, ale jakiekolwiek znaczenia powinny być wyraźne u kotów w każdym wieku. Odcisk kciuka może nie być wyraźny, zwłaszcza u kotów z rozjaśnionym kolorem, ale może uwidocznić się z wiekiem, bo pamiętać należy, że ragdolom zajmuje od 3 do 4 lat dojrzewanie do właściwego koloru, umaszczenia i rozmiaru. Kolor ciała powinien być jasny, z cieniowaniem odpowiednim do znaczeń point. Na masce powinny znajdować się wyraźne paski, zwłaszcza wokół oczu, nosa i na policzkach. Na pyszczku ma znajdować się wzór kropek. Na nogach i stopach powinny znajdować się przerwane pasy różnej wielkości. Podeszwy powinny być w jednolitym kolorze. Na ogonie powinny znajdować się wyraźne pasy, ale jego zakończenie powinno być w jednolitym kolorze. Uszy powinny być w jednolitym kolorze, bez prążków, ale z wyraźnym odciskiem kciuka i białymi włosami we wnętrzu ucha. Lusterko nosa i opuszki łap powinny być w kolorze odpowiednim do koloru znaczeń lub różowe. Błędem jest zbyt wyraźne pręgowanie na ciele u kot point i biała końcówka ogona. Standard SACC nie uwzględnia ragdoli z pręgowaniem, ale po skontaktowaniu się z Biurem Federacji uzyskałam informację, że jest możliwość rejestracji ragdola pręgowanego i że nazywany jest on wówczas tabi, z kodem PT oznaczającym point tabi. Standard TICA nie opisuje szczegółowo wyglądu pręgowanych ragdoli. Przeczytamy w nim zaledwie, że takie umaszczenie występuje.
Standard WCF wspomina tylko, że ragdole występują we wszystkich wariacjach uznanych dla odmiany Point i że znajdziemy je na liście kolorów, na której znajduje się również Tabby Point. Jeśli dotarliście aż tutaj, gratuluję wytrwałości. Mówiłam wcześniej o tym, że u kotów o znaczeniu Point często trudno jest ustalić szczegółowy rodzaj pręgowania, ale czasem jest to możliwe. Najczęściej występujący rodzaj pręgowania u ragdoli to pręgowanie tygrysie. Trochę rzadsze jest pręgowanie klasyczne. W mojej hodowli, w miocie E, którego mamą była Tula, a tatą Beren, urodziły się dwa minki w kolorze Seal. Jeden pręgowany tygrysio, a drugi klasycznie. Dzięki temu mogę Wam pokazać różnicę. Elmo to kocur pręgowany tygrysio i ma cienkie, gęste prążki na łapach i grzbiecie. U Enderi, kotki pręgowanej klasycznie, znaczenia układają się w grube, nieregularne pręgi i spirale. Dajcie znać w komentarzach, które pręgowanie bardziej Wam się podoba. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach serii. Filmach o kolorach, w których będziemy oglądać pigmentację włosa pod mikroskopem.